Odpaliłem go. Jak widzicie, nie ma ładowania, no bo pasek jest zerwany i temperatura jest w miarę okej, no bo postałem, ale pewnie zaraz znowu będzie wyżej, więc będę musiał się zatrzymać i poczekać. Wy też macie czasami takie akcje, że po prostu takie błahostki robią wam problemy? W sensie, że zapominacie o takich podstawowych rzeczach? Beczka aż wybrzuszyło tutaj, patrzcie. Ale jaja. Słuchajcie, jedna z tych dwóch kamer działa pięknie, a druga jest taka za mgłą jakby. No i takie też dziwne kolory miała. No i mówię, kurde, no ale o co chodzi? Akurat można sprawdzić nawet. Pozdrawiam panów mechaników. W której godzinie zabrali mój samochód i że zabrali go na przejażdżkę. Zobaczcie tam, ktoś będzie skakał. O kurde. Odpaliłem go. Jak widzicie, nie ma ładowania, no bo pasek jest zerwany i temperatura jest w miarę okej, no bo postałem, ale pewnie zaraz znowu będzie wyżej, więc będę musiał się zatrzymać i poczekać. Bylebym do celu dojechał, zostało mi jeszcze 5 km. Tomek na pocieszenie przyniósł cebulę, jajka i zrobimy jajecznicę, żeby sen był lepszy. Napierdzenie. A co u ciebie się zepsuło, powiedz? Słuchaj, ja też miałem przygodę, na początku mi się popsuł napinacz, znaczy się pękła mi śruba od napinacza. To się stało w niedzielę, gdzie żaden mechanik nie był dostępny, ale okazało się, że jeden z wujków ma taki tam warsztacik i udało się to naprawić. I pękły mi drzwi. Znaczy, takie mocowanie od drzwi, gdzie przykręcona jest do tego rolka i tam chyba tam gdzieś tam te spawy puściły i po prostu drzwi zaczęły latać. I nie mogłem ich zamknąć. Popsuło mi się, jaj, zamek mi pękł. Znaczy, zamek to się popsuł, bo padał deszcz i wtedy jak nawalałem, aż w końcu rozdówcy. Dobra. Ja jak berety. No zjemy jajecznicę i będzie dobrze. 22 minuty po północy. Cebulka z pieczarkami na maśle już się robi. Jajeczko czeka. Bingo. No, to pierwsza noc w kamperze od razu z przygodami. Nie mam chłodzenia silnika, ładowania alternatora i klimatyzacji. No ogólnie jest tak, że pewnie było tak. Jechałem w deszczu. Nacisnąłem wycieraczki, wycieraczka wyszła poza szybę i się zablokowała. Później ta woda spod opon weszła na pasek, bo słychać, że zaczął się ślizgać. Pasek się wyślizgnął, zerwał drugi pasek. I teraz jeszcze w tych wszystkich mocowaniach są szczątki tego paska w ogóle starego, więc... No mam nadzieję, że jutro w Warszawie kogoś znajdę, kto mi to ogarnie po prostu. Idę spać tymczasem. Hej. Wstałem, wziąłem prysznic. Działa, co prawda bez drzwi i w kibelku i tamten, to ta woda jednak, nawet jak się starałem, to na zewnątrz wypadała. Dziękuję, napisałem na forum Campermeister, dużo z was mi tam podpowiedziało, gdzie właśnie koło sadyby, tu gdzie stoję, mam się przemieścić, żeby mi to naprawili. Zadzwoniłem w pierwsze miejsce, tutaj obok właśnie ruszam, powiedzieli, przyjedź, ogarniemy, koniec. Więc odpalam silnik, jadę do nich, zostawiam samochód pewnie na cały dzień. Na razie. Czujesz, kapitanie, zadowolony? Nie, no wiecie, to jest takie fajne, bo ja przez poprzednie 6 miesięcy wszystko robiłem, a tutaj po prostu oddałem komuś coś i odbieram gotowe, wiecie, taki cud, pyk. No jedyne, co musiałem zapłacić, ale to zaraz wam pokażę fakturę, co ile kosztowało. Ważne, że jesteśmy dalej w trasie i możemy co robić? Jaki mamy plan, Tomek? No, będziemy tworzyć kolejny projekt. A, fajny będzie. Ktoś z was mi napisał o Total Service, zadzwoniłem, powiedzieli, że tego samego dnia mi to zrobią. Na fakturze jest tylko usługa serwisowa z materiałami. Ale widzicie, 760 zł, a to jest za... W tej cenie jest osłona pod silnik za 350 zł i pasek za 70 zł, czyli jakby 420 to części, a reszta to robocizna. Czyli mam tak, nowy pasek od klimatyzacji. Ten o poprawnej długości, oni mówili, że po prostu to jest potężnej siły trzeba użyć, żeby to tam naciągnąć, więc ten, który od początku mieliśmy, był dobry, tylko nie potrafiliśmy go nałożyć, no bo nie mamy specjalnego urządzenia. Mam nowy pasek od klimatyzacji i jeszcze specjalną osłonę pod silnikiem, żeby nie doszło właśnie do takiej sytuacji jak teraz, że jak spadł deszcz, to woda chlupnęła na pasek, pasek się wypiął albo tam przeskoczył czy cokolwiek. I zerwał drugi pasek i sam siebie i wszystko naraz. No i tutaj możecie zobaczyć, że właśnie już mam osłonę, jest wszystko takim plastikiem teraz obbudowane, więc będzie lepiej, na pewno. No i na pewno też łożyska nie będą się tak
na alternatorze i wszędzie szybko wyrabiać, jak tam piach będzie co chwilę wpadał. No Paweł, jak mi montował klimatyzację, to właśnie mówił mi, że tak naprawdę bez tej osłony to jak tam chlupnie wodą, to będzie masakra. Pewnie dużo z Was też tak jeździ bez tej osłony, no ale jak już widzicie, no osłona, warto ją mieć, przede wszystkim dlatego, że nie zapycha się tym całym piachem, syfem, ta sprężarka, piaski, łożyska. Ogólnie, no myślę, że warto tą osłonę pod silnikiem mieć. A mogę się też podpisać, fajnie. Jeszcze tu, jakiś ten, jeszcze mały rysuneczek jakiś mi tu brakuje. A no tak, no czekaj, to zaczęło dopiero korowo. A, dobrze, to ja uciekam. Uuu, ale ostro, są kolory. Tu, jak kliknę, to co? Gdzie się przeniesiemy? Uwaga. Jeszcze odnośnie zbiornika paliwa, to jak wiecie, my tam zrobiliśmy taki, nie wiem jak to powiedzieć, takie wkucie na paliwo dla Webasto. I zatankowałem specjalnie do pełna, przejechałem się samochodem po to, żeby zobaczyć, czy cokolwiek się wylewa z tego zbiornika i teraz Wam pokażę. To było pi razy drzwi tam gdzieś w tym miejscu, wszędzie dookoła jest sucho, no i to wskazuje na to, że to łączenie chyba działa. Jest jeszcze taka akcja, że jak jechałem w trasie, byłem poza miastem, to jak używałem tej ładowarki, ją tu włączałem, to traciłem radio, tak jakby ona zakłócała sygnał radiowy. To jest ładowarka za 5 zł z AliExpress z tym super szybkim ładowaniem jakimś. No ale jak widzicie, kupując ładowarkę bez tego certyfikatu elektrycznego czy jakiegoś, no to właśnie z Ali ona może zakłócać się na sygnał radia i no i lipa jest wtedy. Dajcie znać, czy macie jakieś modele, z których wykorzystacie tych ładowarek zapalniczkowych, które właśnie jakby tego sygnału nie zakłócają, są dobre. Jak macie coś sprawdzonego, to wrzućcie mi to w komentarz, proszę. A druga sprawa jest taka, że jak szyba jest sucha, to wycieraczka idzie w tą stronę i nie może wrócić w tamtą. Jak jest mokro, to jest ok. Czy jak popsikam, to już potem będzie mokra szyba, to powinno działać, ale zobaczymy, pokażę Wam. O, teraz zadziałało. To ja nie wiem, to tylko będzie nie działać w najgorszych momentach po prostu i będzie mnie zaskakiwać cały czas. Jeszcze szybki update odnośnie lodówki. Jeździłem po wertepach, cała była zapakowana i jak na razie jeszcze się nie otworzyła nigdy sama, znaczy drzwiczki, no bo one nie mają żadnego tutaj dodatkowego zabezpieczenia. To wszystko. No i poza tym, jeżeli chodzi o samo chłodzenie, no to na tą chwilę mogę powiedzieć, że no nie mam nic do zastrzeżenia. Nawet jak ustawiłem 0 stopni, to aż się tego nie napić, bo aż boli po prostu jak się to pije. Tomek też to powiedział, rano wziął sobie coś tam do picia i no i tyle. No będę dalej ją tutaj obserwował, pewnie kiedyś zacznę ją mierzyć. Na tę chwilę tak jakby z takiego użytkowania po prostu, no to jest ok. No. A czy będzie szał, czy będzie lipa z tym prądem, to tam kiedyś się dowiemy, jak będę miał czas, żeby to zmierzyć. Paliłem sobie tego GPS-a, bo w ogóle o nim zapomniałem. I patrzcie, akurat można sprawdzić nawet. Pozdrawiam panów mechaników. W której godzinie zabrali mój samochód i że zabrali go na przejażdżkę. Czyli pan sobie o tu wyjechał, ja tędy nigdy nie jechałem, w tą stronę i w tamtą. I mogę co, sprawdzić trasa, co tu będzie? A co, gdzie pojechał, o której godzinie? Mapa. I tu jeszcze jest coś takiego jak play, że on jakby co odtwarza chyba prędkość, z jaką jechał i co tam się działo, nie wiem, no muszę to wszystko jeszcze ogarnąć, ale widać, że jest dużo, dużo fajnych możliwości. O, tu pokazuje, gdzie jechałem, w której godzinie, jaką miałem prędkość i nawet patrzcie, jest tam, gdzie się zatrzymuje, to takie P się pojawia. Tu, no to teraz patrzcie, w Warszawie, to będę wiedział, gdzie mi samochód stanął. O tu, dokładnie. O tu. Na Powiślu byłem wtedy. Coś tu pisze odnośnie? O, dokładnie, o 22:21 i po 20 minutach stałem, jak silnik właśnie już ostygł, to ruszyłem dalej. Jest czas trwania 17 minut. Kurde, ale to jest inwigilacja. No, przed chwilą po prysznicu, patrzcie. O, tutaj, no nie mam tu drzwi, więc tutaj woda się zebrała, jest jej trochę, no ale przez to, że jest wszystko wylaminowane, no to nic się nie stało, zaraz to wszystko wytrę, no a w przyszłości no, będę miał tutaj drzwiczki. Tomek? Zobaczcie tam, ktoś będzie skakał. O kurde. A myślisz, że po co on tak robi? Znaczy, mi się zdaje, że to jest jakaś proforma artystyczna, jakaś taka zabawa bez zabezpieczeń. No, ale może jest czymś przyczepiony. No to jesteśmy w Polsce.
No właśnie, bez przesady. Ale specjalnie dla kapitana narysuję tutaj kwiatek od Janusza filmu dla kapitana kwiatek zamiast serduszka. Dziękuję. Cześć. Właśnie wstałem. Słuchajcie, właśnie dzisiaj zaczyna się mój piąty dzień w kamperze. Mało wam pokazywałem, bo naprawdę dużo się działo. Ta wycieczka była bardziej skierowana nie na to, żeby nagrywać to, jak tu się żyje. To pewnie zrobię kolejnym razem, jak wyjadę z rodziną na kolejną próbę, albo już może skończonym kamperem. Teraz miałem po prostu zadania do wykonania, ale mam już parę przemyśleń i chciałem wam w międzyczasie tutaj właśnie pokazać, co się zadziało i co działa, a co nie działa. Jeżeli chodzi o kibelek wyjeżdżany, to 5 dni, 5 pryszniców, więcej kibelków pewnie i w ogóle. Nie mam nic do zarzucenia. Kibelek jest świetny, wyjeżdża, chowam go, tylko na razie blokuję deską, bo nie mam. Jeżeli chodzi o prysznic, to raz zapomniałem zablokować kibelka deską. No i jak możecie zobaczyć, co się stało, to kibelek, który wyjechał, zahaczył o prysznic i wyrwał mi słuchawkę z tego, tutaj z węża. No i teraz muszę się myć od 2 dni, bo to była sobota i niedziela. No jest po prostu z węża. Dzisiaj jest poniedziałek, więc kupię sobie nowy wąż i to wszystko i będzie dalej działać. W mojej beczce 120-litrowej cały czas mam wodę. Kąpało się w niej, oprócz mnie, jeszcze 2 osoby się kąpały dwukrotnie, czyli moje 5 pryszniców i 2 prysznice jeszcze innych osób, plus woda tam do mycia owoców, warzyw, innych rzeczy. Na razie jeszcze w beczce jest, nie wiem ile, bo nie mam miernika poziomu, ale spoko, mam nadzieję, że na tydzień wystarczy dla mnie i dla 2 gości jeszcze. Niektórzy tutaj wątpili, że się nie zmieszczę, ale powiem wam, te 196 cm odtąd dotąd, jest idealne. Tutaj dotykam lekko głową, tutaj dotykam piętą, ale leżę normalnie. Jak się położę w poprzek, to jest już jak łóżko królewskie po prostu. Więc wydaje mi się, że jak będę z rodziną spał, to będzie dobrze. O, tutaj mam na przykład szafkę, na której leżą rzeczy, to są jakieś tam ubrania, to jest koszyk i inne bzdury. I powiem wam, one w ogóle nigdy nie wypadły. Mimo że tak jeżdżę, nie mam nawet żadnego zamknięcia, żadnej barierki. Jeździłem po wertepach i po innych rzeczach. Kurde, działa nawet w ogóle bez. Oczywiście, tu zaraz dorobię coś na dniach, ale działa nawet bez. Na tę chwilę jest tak, że jak jadę 80-90 na godzinę, to mi tam po 100-150 km pokazało około 8 litrów spalania, a jak jechałem 110, 120, czasami 130, to pojawiło się po średnio tam chyba 200 km, średnia wyszła około 9, więc jazdy po mieście, po Warszawie, poza Warszawą i szybciej i wolniej wyszła mi średnia 8,5. Myślę, że to w ogóle fajne, przyzwoite spalanie. Ono pewnie do 9 podskoczy, jak już będzie do końca zabudowany wóz, bo będzie też więcej ważył, ale to myślę jest akceptowalne, i fajne. No i jeżeli w ogóle chodzi jeszcze o to takie już proste, że czy się wyspałem, to powiem wam, że się wyspałem. Zamykam oczy i rano otwieram. Jestem wyspany. Więc chyba działa. Kuchenka na razie nie zawiodła też. Też jest super wszystko. Git malina. I też miałem okazję już korzystać z tego wyciąganego... wyciąganej baterii. Jak jestem na zewnątrz, miałem brudne nogi, to tu sobie wymyłem jedną nogę, wszedłem jedną nogą, drugą nogę też wymyłem na zewnątrz sobie i wszedłem, więc fajnie jest właśnie, też jak mi pisaliście, bo niektórzy robią to tam z tyłu, że można sobie nogi opłukać, a ja stwierdziłem, że wolę to połączyć w jedną rzecz, czyli w zlew, który można wyciągać i żeby to było blisko wejścia. Więc jadąc w kolejne miejsce, zajadę do Ikei, kupię sobie trochę rzeczy, bo nie mam śmietnika, nie mam nic, więc trzeba cokolwiek kupić do tego kampera. I też muszę do Leroy, bo czy tam do Castoramy, czy do czegoś. Bo ten prysznic tam mi się urwał, muszę ten wąż nowy kupić. Napisałem na Instagramie post, więc fajnie też pamiętajcie, żeby śledzić mojego Instagrama. Z zapytaniem do was, co mam po prostu kupić sobie w Ikei. I już mam pierwszą rzecz. Nie pomyślałbym, a to jest składany durszlak. Więc myślę, że fajnie. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Czekam dalej na te podpowiedzi. Będę kupował pewnie dużo rzeczy, które mi podpowiecie, bo sam bym nie wpadł na wszystko, a już wy wiecie przede wszystkim, co jest sprawdzone i co działa. Dziękuję bardzo. Zakupy wyszły ostatecznie 150 zł.
Tutaj możecie podejrzeć, co ile kosztowało i już wam pokazuję. O, Renata napisała, żeby durszlakositko kupić. Spoko. Dzięki, Renata, za podpowiedź. Jest. Naprawdę wydaje mi się, że będzie użyteczne. Niestety pleciony woreczek nie znalazłem. Chciałem kupić, ale już też nie chciało mi się tam pół dnia chodzić i szukać. O, Artur też napisał o tym durszlaku, więc to chyba dobry wybór. Dominik napisał o półce na przystawki. Super pomysł. Jest też półka na przystawki. No, oprócz tego mam jeden taki zamykany pojemnik, no bo nigdy nie wiadomo. No, ten wąż, co wyrwałem do prysznica. Patelnię trzeba zmiatać, bo już jest po prostu pełno brudu tutaj. Kabel USB, też dostałem od was informacje, dzięki. No i tam jakiś holder na telefon. Dzięki wielkie, szybka akcja, trwało to może z 20 minut. Kto był pod telefonem, ten mógł mi coś tam podpowiedzieć. Zachęcam was serdecznie właśnie, żebyście obserwowali mojego Instagrama oraz Facebooka. Więcej pewnie na Instagramie takich operacji gdzieś tam będzie się odbywać, że na bieżąco poproszę was o pomoc, to będzie mi miło, jak będziecie mogli mi pomóc. A i też mam w planach takie akcje, gdzie będzie można dostać kubek, więc ci, co będą na Instagramie obserwować, będą mogli jak najszybciej go wyczaić. Ale nie chcę też za dużo zdradzać, w międzyczasie zapraszam na Instagrama. Przystawka zamocowana, trochę się rusza, no ale to w praktyce zobaczymy podczas jazdy, czy to wszystko będzie wylatywać, czy to się odczepi. Słuchawka też już wisi na nowym przewodzie. Durszlak działa tak. Cykwoch i składam. Spoko, fajny pomysł, jeszcze raz dziękuję, bo nie pomyślałbym o tym durszlaku. Mega. Tutaj sobie przyczepiłem od razu z trzech stron, z tej, z tyłu i z lewej. Po haczyku jednym właśnie naręcznik, bo nigdy nie wiadomo, z której strony to słońce będzie padać, a będzie można go sobie wysuszyć. Drugi jest tutaj, z tyłu i ostatni jest po prostu z lewej strony. Zobaczymy, jak się sprawują, ale to... Te uszko mogłoby być większe, ale zobaczymy. Najwyżej je zdejmę. Przejechałem około 100 km, trzęsło nieźle. Prysznic jest na miejscu, to też jest na miejscu, więc wydaje się, że będzie gicior. No patrz, jak pięknie chodzą mi wycieraczki, nie ma gdzie się zatrzymać. Prawa chodzi, a lewa się zablokowała i w sumie dużo nie widzę, więc muszę się zatrzymać. No i muszę to koniecznie zrobić, bo nie da się tak jeździć. Dzień kolejny i będą dzisiaj postępy w budowie kampera, nawet na wyjeździe. Widzicie z tyłu przyczepę, więc kto się zna, ten się zna i wie, że jest to przyczepa. Już wam pokazuję kogo. Hello my friend. Cześć. Cześć. Dobry dzień. Dobry dzień. Czy poznajecie? Mnie? Czy mnie? Spoko. A w czym będziesz pomagał dzisiaj? Dzisiaj? No to w końcu założymy tą obiecaną podłogę ciepłą. O kurde. W sam raz na lato. dokładnie. Spoko, fajnie tutaj masz. Cisza, spokój, przyczepa. Piotr się zabiera za panel, a ja będę tutaj przy stoliku, bo mi tego brakuje. Teraz obecnie jak chcę naładować laptopa albo coś, to z tamtego gniazdka przez cały kamper to musi lecieć, więc chcę sobie w tej skrzyni, tam w rogu, dorzucić po prostu gniazdko 230 na ładowanie laptopa, telefonów i czegokolwiek. Zabrałem się tutaj za te pióro wycieraczki, zdjąłem już tutaj osłonę, no muszę się jakoś do niej dobrać, no i nie wiem, zobaczymy, czy to jest zepsute, czy wystarczy dokręcić. Uzupełniam też sobie wodę i chcę tak dzisiaj zrobić, że przeleję. W sensie chcę dojść, żeby doszło aż tutaj, na fulla. Wtedy zobaczymy, czy działa odpowietrzenie, bo gdzieś na tej wysokości jest wlew, a beczka jest niżej, więc chciałbym, żeby to się całe wypełniło wodą i zobaczyć, czy tam od góry czy od góry tam nic nie wycieka, więc robimy kontrolowany test wody. No słuchajcie, no, wychodzi na to, przed chwilą to tam ruszałem, że była nieprzykręcona wycieraczka. Albo tam nie ma może jakiejś podkładki kontrującej, już nie wiem, może tam musi być coś takiego. Ale po prostu dokręciłem mocniej, no i robimy próbę, zaraz zobaczymy, czy na sucho. Bo tam było tak, że na sucho to ona w ogóle się cała przestawiała, jak było mokro, to tylko troszeczkę. Może z Rafałem pracowaliśmy i wiecie, no, coś tam lekko przykręciliśmy, zagadaliśmy się i może ktoś z nas zapomniał tego dokręcić, nie wiem, sprawdzamy. Robimy próbę na sucho, jak zadziała na sucho, to na mokro też. Działa. Dziękuję za naprawione. Wy też macie czasami takie akcje, że po prostu takie błahostki robią wam problemy? W sensie, że zapominacie o takich podstawowych rzeczach? Nie wiem. No ale dobra, ważne, że już działa, ale no... To tyle. O, tutaj pod siedzeniem mam zostawiony specjalnie kabel jeszcze jeden. X. Piotr oznaczył X-em.
Po drugiej stronie też już tego X-a znalazłem. I tutaj obok zamontuję takie o, po prostu gniazdko natynkowe. A tam z tyłu, zaraz zobaczycie, zamontuję wtyczkę na kabel. W międzyczasie, patrzcie co tu się stało. Nie wiem czy to będzie widać, ale tu jest woda już. O, jest pod sam korek, zobaczymy teraz co się dzieje. Beczka aż wybrzuszyło tutaj, patrzcie. Ale jaja. Ale żaden z dławików w żadnym momencie nie przecieka. I tutaj rura doprowadzającą wodę w wąt też nie przecieka. Kurde. Czyżby kolejna rzecz, która wyszła dobrze? Kupiłem w ogóle jakieś gniazdko Transformersa. To się obraca o 360. W ogóle tu na dole trzeba było odkręcić śrubę. I wtedy to się wyciąga. To jeszcze tu też robi cyk, 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 cyk. Nie wiem, w ogóle jakiś skomplikowany. Mówię, kupię droższe, będzie lepsze, a to jeszcze bardziej powalone. Ping, ping, ping. Dzień dobry. Jestem gniazdem z prądem. Wtyczka zarobiona. O, wtykam tam. O, no i teraz mogę zarobić z drugiej strony gniazdko. Proszę bardzo, telefon. Ładuje się z tego gniazdka. Piotr właśnie robi pierwsze przymierzenie. Zrobił mi taki panel w jednej części, dopasowany dosłownie idealnie ze wszystkimi zagięciami pod meble i pod inne rzeczy. I patrzcie, tutaj jest cyk, pięknie pasuje. Tam uwzględnił jeszcze o, tutaj wszystko tak naprawdę. Jak oceniasz swoją pracę? Bardzo dobrze siada i pała. Nie, no jest okej, okay. Spoko. Fajnie się wymierzyło. Jest z zapasami zrobione po prostu tak, żeby jak tutaj wejdziecie już dalej z podłogą, można było sobie jeszcze krawędzie fajne puścić awaryjnie. Jeszcze jak się przypomni, można sobie puścić jakieś kabelki pod podłogą, o których zapomnieliśmy. Ja myślę, że nawet nie o tych, co zapomnieliśmy, o tych, o których przypomnimy sobie za rok. Dokładnie. Będzie można spokojnie jeszcze właśnie przy tymi szczelinami spokojnie puścić jeszcze ładnych parę wiązek, także temat rozwojowy. Będziemy wymyślać, co tu jeszcze kapitanowi zamontować. Ja wiem, co ja potrzebuję. 230 z przetwornicy w kabinie i kabel RJ45 do sieci potrzebuję. No i mamy dwie kamery. Pierwsza jest tutaj nad wejściem, żebym widział tutaj i tutaj. Druga jest z tej strony, z tyłu jest trzecia, która jest tutaj na tym monitorku w samochodzie, ale postaram się kiedyś tą trzecią wpiąć do kabla, żeby też na tym monitorku moim wewnątrz było widać. Więc będę widział lewo, prawo i tył. No i może też kiedyś dorobię jeszcze przód, musiałbym kolejną kamerę montować. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie i w ogóle użyteczność tych kamer. Bardzo fajnie i mega polecam też tak robić na przyszłość. Mi Piotr zostawił trzy aż kable tutaj, tak, w takiej postaci. Takie zapasowe kable, które jakby cokolwiek się nie działo, to się przydadzą. No i nawet teraz sobie uświadomiliśmy, że nawet o, przydadzą się do ogrzewania podłogowego. A bo ja będę kamery robił, to zaraz o, zasilanie, no przecież potrzebuję zasilanie. Więc warto coś takiego pozostawić. Tutaj w okolicach akumulatora wygląda to tak samo podobnie. Tutaj miałem wszystko zwinięte, 1, 2, 3. Rozplątałem sobie to, co potrzebuję. Zaraz zarobię tam końcóweczki, podpinam i mam dodatkowe zasilania. Przez dach przepuszczę taki kabel, który ma 7 żył, żeby po prostu mieć duży zapas w przyszłości na cokolwiek, co będzie jeszcze na dachu. Dziurę wywierciłem takim stożkowym wiertłem, o właśnie taką. W to wszystko wkręcę taki dławik. Pyk, tam jeszcze zakleję klejem oczywiście, bo nie wiem dlaczego tutaj nie było uszczelki. I kabel przejdzie na wylot. Uwaga! Pyk! Kto stoi przed moimi drzwiami? Pyk! Kto stoi po drugiej stronie? Jakiś samochód. Myślicie, że te kamery będą użyteczne, czy to tylko bajer tak naprawdę? Zobaczymy. O, w międzyczasie Tomek jeszcze przyjechał i tutaj rozmawia z doktorem Kamperem o jakichś tam przeróbkach. Dzień dobry. Doktorze, ty planujesz coś tutaj też grzebać?
No coś to Maszkowi tutaj poprawimy. O kurde. Ręce, które leczą. O kurde, dobra. Uzdrowimy instalację gazową. I teraz uwaga, uwaga. Wszyscy kamperowicze podnoszą ręce do góry, tak samo jak Piotr. Wysyłajcie energię. I Piotr wysyła energię naprawiającą kampery. Cisza, spokój, nic wam się nie psuje, bo ja już nie mam czasu po prostu do was wszystkich przyjechać. Ale będzie dobrze. Patrzcie, patrzcie, doktor właśnie już niedługo spowoduje, że mój samochód nigdy się nie zepsuje, prawda? Dokładnie, o to chodzi. I teraz słuchajcie, to jest tak, że jak ktoś tu podejdzie i przyłoży te ręce i zrobi sobie zdjęcie, wrzuci na Facebooka i oznaczy doktora kampera i kapitana przyczepy, to jego przyczepa i kamper najprawdopodobniej nigdy się nie zepsuje. Dokładnie. Tomek, chcesz jako pierwszy przetestować, czy działa? Pewnie. No to ten, i tam dasz mi znać, co nie? Później. Może to ja się, nie wiem. 5 sekund. Skupienie, medytacja. Co teraz widzisz? Co teraz widzisz w twoich myślach? Czułem wibracje i to, że jadę daleko swoim zrobionym kamperem. O ja! To wszystko w nim działa. O ja! Słuchajcie, jedna z tych dwóch kamer działa pięknie, a druga jest taka za mgłą jakby. No i takie też dziwne kolory miała. No i mówię, kurde, no ale o co chodzi? No proszę, rozebrałem kamerę. Tutaj było takie o wilgoć. Ha. Tak, doktorze, wilgoć kurde była. Wilgoć była? Tylko teraz musimy rozkminić, jak zrobić, żeby ona nie weszła. A myślę, że wszystkie łączenia będzie trzeba uszczelnić. Tak właśnie. Klej, klej, klej. Ja. Piotr odpalił już wszystko. Ja będę musiał teraz w pierwszej linii tą podłogę zrobić. Powiem wam, przykładam rękę, jest ciepło. Więc nawet jak będę miał gości, więc tak, ze mną spać nie będą izolą. Piotrek tam ma łóżko. Będę mógł takiego gościa, słuchajcie, kurde, na podłodze. Ale to już nie będzie na podłodze, będzie na luksusowej podłodze z podgrzewaniem. Kurde. Może ktoś z was miałby ochotę przespać się na podłodze podgrzewanej u kapitana? Nie, no tak sobie żartuję po prostu. Dziękuję bardzo. Teraz najgorsze, tu układasz narzędzia. Ile myślisz, ile czasu potrzebujesz? No już trochę do wprawy doszedłem, takie pół godziny i mam pakiet wyjazdowy gotowy. Spoko. Za pół godziny mogę gdzieś jechać znowu. Jak się sprawuje? Dobrze. Czekam na relację. Jak będziesz koło Elbląga, przyjedź, znam ci relację i może jakieś modyfikacje zrobimy, bo już mamy pomysły, co nie? Pozdrawiam widzów, kapitana. Do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem. Na razie. Jestem już w domu, teraz pewnie van będzie stał znowu w warsztacie i znowu będę dodawał kolejne funkcjonalności i kolejne rzeczy. Ale jak to na koniec każdego odcinka muszę zadać pytanie, które jest bardzo ważne. A to pytanie będzie najważniejsze. Pytanie, na które każdy chce znać odpowiedź. Kiedy odcinek? Kiedy odcinek? No niedługo, niedługo. Będzie? No będzie, to będzie. To do zobaczenia na twoim odcinku. Do zobaczenia.